Siemanko, w tym nowym dniu, tak jak mówiłem, przyjeżdżamy na Chemika, oglądamy meble, możecie zobaczyć, jaki tu jest w ogóle wystrój wszędzie. Cześć. Nasz narożnik, ten co właśnie teraz mamy w domu, to też jest z giełdy, nie? Tyle lat temu kupiony. Tak. I też się nic takiego tam nie dzieje. Dobra, to na tyle. Lecimy dalej do następnej wrzuty. I tak akurat sobie przystanek zrobiłem i sobie odpoczywam na huśtawce. Taka huśtawka kosztuje. Ile ona kosztuje? 1300. 1300 zł, zobaczcie. Bardzo wygodna, fajna. Z drewna. Dwa miejsca, browarek koło siebie. Można się napić, pogadać. Zobaczcie, jaki piękny zestaw w ogóle stołu. Bardzo duży, z czterema siedziskami dużymi. 1600 zł. Ładnie wykonanie. Powiem wam, że na takim Chemiku fajnie jest, nie? Jednak jak wlecicie do hipermarketu, to tam te ceny takie trochę kosmiczne się wydają, a tu jest... Podoba mi się. Nie wiem, czy coś zamówimy, ale ogólnie porównujemy rzemiosło, że tak powiem, gdzieś tam w domu, w zakładach wykonywane, nie? Dobra, to na tyle tej wrzutki i do następnej. Siemanko, moje gołąbki w tym nowym dniu. Od czego tu wam zacząć? W sumie tak, nie wiem, jak mnie będzie widać, bo zmieniłem jakieś ustawienia w kamerce, także nie wiem, czy będzie dobrze, czy niedobrze, ale tak będzie. Jak zobaczę, że jest źle, to zmienię jeszcze raz, bo tam mnie prześwietlało. Ale mniejsza z tym, mniejsza o większość. Lecimy to, co się dzisiaj działo. Dzisiaj się działo, dzisiaj miałem, słuchajcie, casting do programu Życie na kredycie. Wiecie, dalej proces idzie do przodu. Jeszcze mnie nie odrzucili, także idzie dobrze, może wystąpi w TTV. Ale mniejsza z tym, także wiecie, no pomogłoby trochę, kasy by wpadło, nie? Ale jak chodzi o finanse, to jak się dostanę, później wam powiem, ile za to ścieli Telewizja Polska. Telewizja Polska, TTV, ten, czyli program tam TVN, nie? No ale dobra, słuchajcie, to na tyle. Powiem wam, jak to wygląda, może jakby wpadli, to bym ich nakręcił, tych wiecie. Z kamerami by mieli chodzić tu nas, skręcić cały czas, wiecie, gdzie się ruszamy. I to bardzo dużo dni, wiecie, o co chodzi. Także jemy i sramy przy nich, jak to się mówi. Nie, dobra, bo to brzydko, nie, to się wytnie. Nie, nic się nie wytnie. Dobra, lecimy dalej. Co chciałeś? Nie oszukuj. Po co przyszłeś? No. Zobaczymy, co pańcia robi. O, a mieliśmy pracować. No tak, ale czas na kawę. No, wiedziałem, że czas na kawkę. Przed rozpoczęciem. Moja kawusia jest tutaj najlepsza. No dobra, słuchajcie, no co, co? Ogólnie co? Przyszedł karton, zamówiłem lampki, zamówiłem, słuchajcie. Tam, to później wam pokażę, jak będę składał. Dzisiaj mieliśmy garderobę złożyć. Misiu, jak ten do telewizji? Się zapowiadasz? Fajnie by było? Nowe doświadczenie. Zobaczymy. Ty chciałeś tutaj zrobić coś tego Big Brothera, nie? W domu tutaj, więc no. Ten ramię nie śmiał. No, prawdziwego, nie? Z ludźmi w środku. Dobrze. Nic do ukrycia się nie da, Magda. Poznają nas, ale my, no, my się nie zmieniamy, także śmiało zapraszamy z kamerami 24 na dobę. To lepiej dla nas. Dobra, słuchajcie, to co lecimy, muszę wymierzyć tam muszka, muszę trochę porobić. Ogólnie, słuchajcie, ja wam tam powiedziałem, że Magda rzuciła pracę. No i widzicie, gdzie niegdzie znowu się tam komentarz hejterski wylał. A poczekaj, Gonie, ty u siebie nagrasz. Ty u siebie nagrasz, to jak, co to się wydarzyło, co tam, o co chodzi, ale ogólnie tak, ja chciałem zobaczyć, ja specjalnie powiedziałem, że Magda rzuciła pracę z tego względu, żeby zobaczyć nasze społeczeństwo, jakie jest zawistne wręcz, bo tam troszeczkę nie ukrywajmy, zawiść popłynęła od Polaków pracujących w Polsce, bo ci z imigracji od razu się wysypali na plus, że bardzo dobrze, że do standardów nam dalej i tak dalej, że dobrze zrobiła, żeby nie siedzieć tam, gdzie się nie chce, ale ktoś, kto pracował w ktoś, kto pracuje w Polsce i nigdy nie pracował za granicą, nie wie, jak ludzie są traktowani, jak jest, że można zmieniać pracę, tylko się po prostu uwzią, siedzą w jednym, na jednym kociołku i tak sobie jak? Uwezmą, tak. Siedzą na tym jednym kociołku i nic nie mogą sobie, słuchajcie, zmienić, na nic sobie nie mogą pozwolić. Dlaczego? Bo sznurek już tam
kredyt już tam jest. Także za dużo nie mogą sobie ludzie poskakać. No takim jesteśmy społeczeństwem, bo my jesteśmy społeczeństwem zastaw się, postaw się. Nie patrz, co będzie jutro. Wakacje muszą być, wszystko musi być, a bidunia w portfelu aż huczy. Słuchajcie, mniejsza z tym, my robimy po swojemu i po prostu wam to przedstawiamy. Także ja chciałem od razu powiedzieć, Magda wam powie wszystko, jak to się wydarzyło. Oczywiście ma już pracę inną, pójdzie od... Kiedy, kochanie, zaczynasz? Środa. Od środy. Także praktycznie z jednej do drugiej. Ale to mówię, to po prostu w komentarzach też widziałam, że mnie wywalili, że tamto, że siamto, no po prostu od razu osąd. Tak, my Polacy lubimy osądzać, mimo to, że nie słyszymy drugiej wersji. To osąd leci, ja już się z tym spotkałem, ja już to wszystko przerabiałem, także mnie już tutaj nic po prostu nie zdziwi, no i tak to wygląda. Ja zawsze będę mówił, że ludzie za granicą, słuchajcie, po prostu mają inne podejście do życia, bo liznęli bardzo mocno świata i tak to wszystko wygląda. Dobra, to na tyle. Ubieram buty. A po co mi buty? I lecę do góry. A co ja miałem u góry, kochanie, zrobić? Wymierzyć tam... I pracować już mieliśmy, iść. No idziemy, ja już wypiłam kawę, także... To lecimy, trzeba coś porobić, nie? A czemu wyłączasz? Ty jesteś Zobacz, jaka ty jesteś oszczędna. Mimo to, że prądu do bólu. 5500 kWh jest napukane do przodu. Prądu mamy aż nadmiar, ale telewizor ci wyłączy. A lampy na elewacji świeciły dzień i noc i jakoś nic ci nie przeszkadzało. Magda to tam, gdzie może troszeczkę przydusić pieniążków, bo chlebek w kolejce stoi, gdzie od 16, gdzie jest przecena na pół, to pójdzie, będzie stała w tej kolejce, żeby całą reklamówkę napakować i je pomrozić. Ale dobrze, podoba mi się, kochanie, super, ja się cieszę. Magda zaoszczędza, a ja mogę się rozrzucić pełną parą. To nie jest nic nowego, ja taka, no taki mam po prostu styl bycia i taka jestem i Emil zapala wszędzie światła, a ja wszędzie w domu chodzę i je gaszę. Tak, a nie zapomnij dodać, że ja później wyzywam, nie? Bo idę do kuchni, po 5 minutach idę do kuchni, a tam jest ciemno. No teraz, zobaczcie, nagrywam i mi zgasiła. Widzicie? Idziemy do góry, bo tutaj już nas nie będzie. Oczywiście zaraz zgaszę drzewo w kuchni. Bo po co mają się palić tam, gdzie nas nie ma? To. A co tutaj się posunęło? Wanna czeka na wstawienie. Widzieliście, bo ja cały czas... To. A ty co? Borys będzie nam pomagał ustawić garderobę i swój pokoik, nie? Borys, jak nos zawsze robiliśmy do kamery? No, Emil taki głupi, taki głupotki i Borys... Emil taki głupi, chciała powiedzieć. Dobra. Co? No, aha, zgłosiłem ten boks porysowany, jak mnie śledzicie. Napisali, że chcą zdjęcia, wręcz nie wierzą. No i co, kochanie? No tak, no to czyli teraz najważniejsza jest garderoba, bo naprawdę trzeba już naprawdę z tymi ciuchami tutaj przyjść. No i... Działamy, potem Boryska... Uciekaj! Uciekaj, Maksiu! Uciekaj! Uciekaj, Maksiu! Złapał go, dorwał go! Co tak krzyczysz? No. W głowę się nie uderz, Borys. Kurczę, Misiu, mogłeś wziąć ten karton. Tutaj kupiłem już w końcu. To wszystko. Borys tutaj gra. Bardzo zadowolony jest z internetu, bo mówi, że szybki internet. Magda otwiera te lampki, co kupiliśmy, żeby wam pokazać. I teraz, co ja chciałem powiedzieć. Nie kupujemy z Bodzia tych mebli, bo jednak wzięliśmy na zamówienie robione pod nas, ale to wam wszystko pokażę. Za waszą naradą, nie ukrywam, poszliśmy też dla Boryska w materac, tak jak mówiliście. Mówiliście tam, dobrze podkreśliliście, dziękuję wam za to, że Borysek też jest chory, ma rehabilitację, żeby miał wygodne. Także poszliśmy jednak w ten materac. On będzie dwustronny, jedna mocniejsza, druga tam od wyboru do koloru, druga miększa, nie? Strona.
Czyli tak to wygląda. U niego wzięliśmy 160 cm. A u nas nie stanie 2 metry, bo nie wiem jak to się stało, że te 2 metry nie współgrałoby z kontaktami. Wzięliśmy, słuchajcie, mówcie mi szybko, wzięliśmy 180 i idealnie będzie pasować. Ale do tego jeszcze wzięliśmy sobie materiał premium, czyli który jest tam zmywalny, ale to wam wszystko pokażemy. Bo byłem w tych meblach, Bodzio, jeszcze raz się przyjrzeć i powiem, jak wziąłem te próbniki tego materiału, to mówię, o kurczę, nie, ładnie z zewnątrz wygląda, ale to takie cieniutkie. Mówię, nie, a tu z podszywką, no zobaczycie zresztą, nie? I tak to, o, tutaj są, Magda rozpakowała właśnie tą lampkę, którą tutaj zawieszę. Więcej jakby dochodzi na ścianę i ona tak wygląda. O, chwilkę, o, taki ledzik i on się przekręcał, o, w jakąkolwiek stronę chcemy i tak będzie. No. A tu jeszcze inne, widzicie? No bo patrzyliśmy inne. My patrzyliśmy takie dłuższe, nie? Cienkie i długie. No, ja wziąłem inne, kochanie, to ty nie widziałaś. No nie. No. Bo takie właśnie takie. Ja designuję, powiedz prawdę. Takie designerskie mieliśmy mieć, ale właśnie myślałam, że będą długie, a ten, a dłuższe trochę, nie? No. Znaczy długie. Węższe, o tak gdzieś tak tyle, nie? Spół. No miało być cieniutka kreska, nie? Tak, no. A ja wziąłem, żeby więcej było nasrane na tym. Że tam jak komentujecie, że więcej pilotów, to zobaczycie jeszcze, jak cały sprzęt podchodzi. Ile tak jeszcze? Można, nie? Też, żeby... No można, właśnie pod kątem one były tak fajnie na zdjęciu, można sobie przykrzywić, nie? O, tak będą, nie? No. Elegancko. Bardzo ładne. Bardzo ładne wybrałeś, mężu. No dziękuję, kochanie, dziękuję. Twoja opinia jest dla mnie bezcenna. A ty co? Dobrze, że my się wszystkim zgadzamy. Tak. Co ja zrobię, to ty przytakujesz, także... Kobieta marzenie. Dobra. O, ziomalki idą. Dobra. To na tyle do następnej ziomalki. Wrzuty. Ziomalki, no. Ziomanki, poziomki. Dobra. Ziomalki. Borys, ty będziesz tak stał, jak będą widzowie przyjechać i... Przyjrzyj. A.B. Cezar. Okej, Maksiu? Teraz Borys, nie siadaj do tableta, tylko bierz się za robotę. No. A.B. Cezar. A.B. Cezar, nie wiem, że Cezar. Borysek, bo idziesz nam pomagać podawać śrubki, przykręcić. No, bo piszą, że ty nic nie robisz. I ciebie jeszcze zhejtują, synku. No. ABC dal. A ty geniusz jesteś komputerowy. Ja. Kanał YouTube'owy niedługo otwierasz, powiedz, nie? Otwieraj, skoro się w jakim języku będziesz mówić? Angielski. To powiedz coś, zapowiedz się. Nie teraz. No Borys, no szybko. No, mi teraz mi nie chce, mi się czuję dziwnie. No to jak chcesz YouTube'ować? Tylko nie chcę teraz. Ach, ten Borys. Znowu tata będzie musiał mu pomagać we wszystkim. Do następnej rzuteczki. I już są. Także Emil z pomocą tutaj Borysa nam założyli światełka. Fajnie, lampki, takie nasze nocne, kinkieciki, światło jest ciepłe, także przyjemnie. Romantycznie. Jak jest zrobione, kochanie? Bardzo ładnie. Ze swojego miejsca będę mógł wyłączyć, tak? Tak, no. Można w różne strony, nie? I tak sobie... A czemu mi nie pokażę i nie? O, i w tą. Że od wyboru do koloru, jak to będzie tam chciał. No i wiadomo, Emil jest tutaj, więc zgasi swoją. No ja będę miał zawsze zgaszoną, bo ja nie czytam. Co tak krzywo do lasera? No teraz, zaraz laser wyłączysz i będzie już prościutko. Drugie wyłączamy również lub włączamy. Czekajcie. A, Emil, zaraz nie działa? Jak wyłączyłaś tam? Nie.
nie wiem. Czekaj. O. No, tam będzie musiało być włączone. Czyli dobrze, no musimy popróbować. Za dużo. Tu gasisz. Za dużo. No, poczekaj. To mam u góry. No tak, bo tym gaszę swoją górę. Z różka. I tym powinnam zrobić to. To poczekaj. Tak, ale aha. Zawsze by się włączone. Włączone, no właśnie. O, i teraz działa. Czyli sobie leżę i górne. Żeby mi się, jak nie będzie mi się chciało wstać, to po prostu mam tutaj blisko, no tak miało być, tak jest. No i lampki również, nie? Chyba, że tak jak Emil mówił, że chce wszystkie od razu, te dwie, no to jednym. No, takie udogodnienia troszeczkę. Emil też ma to po drugiej stronie, że może zgasić też duże. Mi niepotrzebne, ja nie umiem czytać. To ja będę ci ten czytać na noc. No to dobrze, bo ja wtedy się... Zasypiasz, no. Dobra. No mamy kolejny etap, a garderoba cały czas się przyciąga, także Emil... No tak, no bo wiecie, najpierw wszystkie wystające kable trzeba porobić, nie? Tak to wygląda. Dobra, zaraz sobie brzydeczki. Dobra, gołąbki, to na dzisiaj koniec. W sumie nic więcej tak nie było zrobione. Mieliśmy gości, także do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się. Hejka!